co, Jaćka przyjdzie na odrobek, a u nas, o, nic nie naszykowane, chałupa nie zamieciona, a ona to zaraz po wsi rozpowie, jaki tu u nas nieporządek. Jak je pochwalisz za dobre darcie, to ani słówka nie pisznie. Ale jak będziesz taka zła, to i twoje zamiatanie nie pomoże. No, tak. Jak ja, to do wszystkich żeby szczerzyć, a mnie to nikt do szanowania nie da. Oj. Ściągnę ja ten chodnik, bo jak przyjdą kobiety, to tu pierza się naczepia. Idę ja po balinę. Porobił? O tak, tu. Trochę zeszło. Dobrze, że miesiąc świeci od śniegu biało, tu i widno jak dzień. A no tak, tu ja wszystko widzę przez okno, a już nie widzę z lampy. Aj zabądź ty lampy, moje dziecko. To ty cały dzień w tych książkach ślepisz. Jeszcze nam oślepniesz. A niech czyta. Może jaka uczona będzie. A ty i o Macieju do szkoły poszli. No tak, no ale na to dużo grosza trzeba. No może ja jakiego rubla dorzucę, co to po moim zostało. A kto Handzi w obejściu pomoże? Ty o Handzi się nie martw. Ona by naszą manię już chciała za mąż wyjść. A ona jeszcze za młoda. Ja to za męża? O nie, nie chcę. Oj, moja córówna, chłopak już dawno za tobą oczyskami wodzą. A i lata swoje ma. Przetarło. Toż mi nie pójdzie do Klifka, bo tam zimno, ciemno. No toż i tak, coż to by Jaćka powiedziała, że ja jej chłopa do izby nie wpuściła. Ale czegośmy się dzisiaj zmawiali? Toż ty wiesz, u nas baby zaraz przyjdą, będzie darcie pierza. Toż jak nas więcej będzie, to i cieplej, a i weselej. O jakież weselej, jakież weselej. Toż dzisiaj post. No post, ale dziś środopoście. Środopoście, środopoście. Ale post. A ty gdzie? O! Do domu wlać koszuszanki z głowy nie zdjął. No, tu się tak rachcia. Rachcia, rachcia, ale koszuszanki z głowy zdej. A teraz może być? Ajajajajaj. Duży jak brzoza, a głupi jak koza. On nie głupi, tylko za ciemnychami lata i rozum ma otwiera. Niech lata, niech lata. To może gdzie ich turo przyprowadzi i chłopak sam nie będzie. Oj, to śniew by ich przeprowadził, aby kilka morgów miała. A ty co tam za alkierza wziął? Oj, matuś, to tylko płachta, no, nasiono lepsza. Płachta? Toż ojciec dużo obrządki już chyba porobił. Siana mu nanosił? Siana? No nie. Ale plewy do chwila ja wam nanoszę. O, jutro rano będzie coś obrządzać świnie. Oj, po nocy? O, czort. I poleciał. Dobrze, że ja jeszcze pierza nie naniosła, bo jak wicher lata po chałupie, wszystko by po domu rozniósł. Ale toż ty mógł go zatrzymać, o, fachu by go przyuczył. Młody on, niech się wyszaleje, a jak się mu przyszyje,
Ja jeszcze mu pokażę. Oj, a gdzież to ten nasz Henio się podział, poszedł po jajka, zginął, czort, przepadł. Miesiąc świeci, to i widno na dworze. Pewnie sztachety w płocie liczy. Nauczyła go i to teraz wszystko zlicza. Ty, mamie, mi wędkuj, tylko chodź ze mną na górę po pierze, bo zaraz baby przyjdą. Oj, matko, boję się, boję. Jakie ciemno! Toż ja o lampę wezmę. Chodź, chodź, dziecko. Ot, poszła. A tu pewnie baby przyszły. Może ja mam to pójdę. Nie, nie, siedź. Siedź, Macieju, siedź. Oj. Na dybol, oj. Chodź. Chodź, chodź, dziecko. A, toż tam się tak tu. No też mówiłam. Pochwalować. Chodź, chodź. Na wieku, To mam to niosę, no ja i... Mam to, chyba całe kuprze z twojej klaszki przyniesie. Nie całe, no ale rąk zabrakło, sobie drzwi otworzyć. No ja mówię, że otwarte. A ty stoisz się, chodź. Oj. Kleszcze jeszcze całkiem. Kiszka, no, kiszka tutaj, no właśnie. Pękła, tak. Trzeba trochę płótna lnianego i włosia końskiego. To ja może pójdę przyniosę. Nie, nie idź, nie idź. Ja ci tego dzisiaj nie zrobię, to poważna robota. Jutro przyjdź. Mhm. Tylko z rana, bo potem to ja idę na odrobek do Kadziuków do Młocki. Odstań, bo tam, a to młotem się wyjmiemy teraz. A gdzie twoja Jaćka miała przyjść do nas? A no szła, tylko sitów zapomniała i zawróciła. Ale widzę, że u was sita są, szykowane już. O, u nas sita i małe, i duże. Maciej to dobry fachura. Wszystkiego nam ponarabia. Oj, dobry, taki on dobry, tylko że wszystko muszę ja, sama. Dawaj, Mania, te pierze, dawaj. O, wszystko sama, jakby nie ja, to co tu by było? O, 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 witajcie, Grzegorze, witajcie, a pochwalony, a co wy tak sami? A no sam. O, a gdzie ty? Nareszcie. Maturu, dobrze poszedł. Otworzyliśmy drzwi do obory, a tu na mnie jak list nie skoczy, do stylu ją podpływał uciekł. Ja rzucił koszyk i za nim. A to Sidorów połknie, że je tworzyć. Stary mi w snopach tego lisa. Odzów, chłopaki, przypuszczę mi dziada. Ale lis w naszym stodole? Toż tych negów nie nastawił? Toż na wszystkie kury wyniesie? Będzie jak Jaćka. A jajka pozbierał? Zebrałem, no wszystkie. Mania, idź no na dwór, weź miedłę i obiedź go z tego plenia, bo tutaj jeszcze tylko tego zachowało. A jajka tam do komory pochowajcie, tylko ostrożnie, żeby żadnego nie utłuc. O! Czort Micho nadało? Matulu, gość prowadzę. Oj, oj. Pochwalony. A czegoż już jest? A rozbierajka się, pochwalony. Zdejmuj za to widzieć. Płatny koszulki, zdejmujka. U nas ciepło. My wóz olchowy w gałęzi przywieźli. I o, jest czym. Piecu palić. Co to cieszyna, to gadali, że u was ziomku i nie chciała przyjść w ogóle. A no, no i mówiła, że odbieranie żyta wyżliwa przyjdzie na odrobę. To nieużyty człowiek łańskiego rogu też tak gadała. Zachodza. Oj, toż ja się podewróciła i zapomniała. Oj, to ten wezmę. To ten wezmę. Toż ona dziećmi obłożona. 11 rok po roku.
kupować już. Ot, czort. A u nas, o, tylko jedna ławka i bazydelki. Kochanka, daj te krzesła od stoła. Nie szkoduj, dla takich ładnych działów tych krzeseł nie szkoda. Oj, krasne, krasne, krasne te wasze dwóch krasne. A jak tam te pióra? Ładne, ładne. O, ładne. Oj, gęsiacze. Chodź, czas się. No. Pierzeń, bać, chodź. Jak pokraśniała. Młoda to jeszcze wstydliwa. Ja bym chciała do Mani. Ona by mnie położyła litę. Ja ci dam do Mani. O tu siadaj i pierzeń. Rzecz. I do Mani. Niech se dziewuchy razem będą. Może jako wycinankę wytkną, albo jako serwetkę zrobią. Zrobią, wyszyją może, ale ja to nie pozwolę na takie fanabery. Czas się szykować, bierze drzeć. Oj, niech siada z Manią, ona też jakoś wiana nie szykuje. Ja jej sama uszykuję, a ona do jednej roboty stworzona. I jeszcze za młoda. A dróżka plewami od koci szyny gęsto usypana, a tam czterech chłopaków jak dęby. Jaj. Dęby jak dęby. Dęby, a dwie nogi do podziału. Oj, dęby. A waszego płatka to nie ma? A nie ma. Kawalerkę poleciał. Oj, już kawalerkę. Dróżko, ale jak ja szła, to u ciebie bramki nie widziała. Będziesz ty rano, Oleśko, szukać jej. Może gdzie macie ją u was na kominie zarzucona. Może i tak być. U nas nie ma dla kogo. A waszego Władka tu nie ma? Nie ma, ludzie. A gdzie on? Gdzie on? Pewnie w kawalerkę poleci. Oj. Lecią z chłopakami. Na już. Już dzisiaj w śródopoście. Oj, toż on mnie plewy do chliwa nosi. Jemu robota w głowie, a nie dokazywanie. O, nareszcie. A ty wszystkie dobrze poskładam, żadnego nie utłukł. A to co, na święta zbieracie już? A, no toż ja zbieram na przednówku. Kury się nie niosą, a u nas ogem do jedzenia dużo. I tak zbieram go. I dla siebie, i dla naszego Jaśka. Bo jemu to się żadna kura nie uchowała. No co, lis mu wyciągnął? Tak ściągnie. A tam lis. Dwie narosoły, zatłukł. Cztery zostały. Jeść nie dawał i wyzdychały. I taki to gospodarz naszego Jaśka. Oj, toż ja zapomniała, ja wam laku przyniosła. Co by wy do kartofli mieli? Ja laku nie. Oj, ale lak dobry. Wrzesło sobotę, jak Żyd jechał, to ja mu taką kurę wyniosła. Łąsia była, ale na nogi podupadła. Żyd pomacał kurę, ponarzekał, że same gnatu, ale dwa śledzie dał i jeszcze. Laku z beczki zaczerpnął, tak na post. Ja sobie pomyślała, że wam przyniesie. O, to już zapłać. O, Bóg zapłać. O, a widzisz, a my nie słyszeli. A u nas też taka się katula po podwórku. A kufelek dziurawy, nie ma czym wody, z wiadra zaczerpnął. Też byśmy go... Ale laku nie. Ale tak to pięknie zjadł z wody z podwórku. Ja ci dam utłukła, ja ci dam! Oj, Peniu, toż jajko w kości to grze. U mnie wygnaty na nim żarzo. Bo ty taki pudelak, ile byś nie wiem, to i tak toś na kości tak. A ty gruba. Cicho, dzieci. Post to post. Dopiero w wielką niedzielę na śniadanie to mi się jajkiem podzieli. I jeść będziecie całą święconkę. Dopiero? O co? A dopiero. Ja to wszystkie garki popiołem wyszorowała, a smalec ten
duchów, tom pozlewała. A i kółko ona smarowała, żeby nie latało. Teraz nie lata. Nie lata, nie lata, bym poskręcał. Ej, ty poskręcał. Ty poskręcał jeszcze przed zapustami, a ja bym po pierwsze smarowała. Słuchajcie, u Sidorów to było ich 12. Poszli w Wielką Sobotę święcić jajka całą popiołką. Poświęcili. Jak do domu wracali, wszystko zjedli. Oj, nasze to nie takie łakome, ale ja im coś dobrego w postne dni gotuję. I kartofle, i sołoduchę, a w niedzielę to i mleko, co 3 razy z niego śmietanę zebrała, na stół z kartoflami postawiła. Mleko w poście to grzech. A moje to najmoro kaszę ryczaną z olejem. Oj, kobity, toż ja zapomniała, toż ja wam o racunków nasmażyła i kompotu ze smorodziny nagotowała. Tych jabłów, co żem całe lato zbierała i suszyła? Oj, no toż ja te racuchy na wodzie robiła, tak chciała o, ugościć. No grzech, oj grzech. Się wybrał wozem. Wozem? No wozem i paru końmi. No. No wozem i paru końmi? Ptasiś, nie? To już u ciebie same są. No toż co, ale na wyżkach, ale ciotko, dajcie powiedzieć. Maciej. Patrz, no ten ogier siwy, ten mój, no wiesz, szarpnął, no i nie wytrzymamy, no. Może co poradzisz? Oj, zaraz poradzimy, poradzimy. Ale poczekaj, Grzegorzu, to te konie na dworze ma z aderkami tych chociaż narzucił? Nie, moje grubo wspólne, a ty się w nic z tym uporasz. Ale popatrz to, Grzegorzu, to nie jest. O, tak się bierze. Przetarte i ogier nie musiał szarpać, żeby to zerwać. Ale macie, że tak. Dokładnie, Oleś. A Jaśku, a gdzie to tobie tak śpieszno? Może ty na wieczorki do jakiej jedziesz? Oj, na wieczorki. A różki cię jakiej nie usłyszałem. Nie? Już jak poważny kawałek. Ale tutaj pachnie mi placka. O, racuchy z jagodami, jak na Wigilię. A gdzie ty to? Ja dla gości uszykowała, a nie dla ciebie. Wychodzę. Tańcz trochę. Do szkupca nie ma mu się ugotować. Jakby tak nie przebierał, to ja to by żony i dziadki już miał. A tak to już tylko wdowy z gromadką zostały. Leszka. Do Sabiny jedziesz. Do Sabiny. Do Sabiny. Do Sabiny. Do Sabiny. Do Sabiny. Do Sabiny. A to miłuj, sokękowy, toż to stara. Uj, jaka stara, jaka stara. Uj, tuż ona na twój majątek pazerna, ona dzieci nie ma. Nie ma, ale ze mną to może i mieć. No a co?
krzyw się na nią, będzie ci miał kto pomóc w zboże podbierać. Co w te dwa czwartaki na Zalesiu, to chyba jaszkowe. A my teraz pszeniczkę tam posieli. To ziemia odłogiem leżeć nie może. Ale toż nie przy ławie będzie jeść. Mania, szybuj sobie. A ja zobaczę te pióra. O, jakie ładne. Oj, oj. Ani jednej dudki. Oj. Thank you.
dziewuchy?